Chodź. Właściciel po prostu zdecydował, że nie będzie się dalej pewnie ukrywał czy uciekał, tylko no mając gwarancję, że puma pojedzie do Chorzowa, tak, po prostu poddał się dobrowolnie przekazaniu tego zwierzaka fundacji. Chodź tu się pożegnać, chodź. Nie chcemy, żeby to zwierzę trafiło w inne miejsce, w miejsce, do którego ja nie będę miał dostępu, ze względu na to, że stan psychiczny tego zwierzęcia mógłby naprawdę się pogorszyć. Tym samym stan również fizyczny byłby naruszony. Zanim podjęłam decyzję o przyjęciu tego zwierzaka pod nasz dach, poprosiłam naszego lekarza weterynarii, aby dokonał oględzin pod kątem zdrowotnym, więc na pierwszy rzut oka nic temu zwierzakowi nie dolega. Prawidłowo się porusza, skacze, ma czyste oczy, ma czyste uszy, wygląda na bardzo zadbanego. Nie kwestionujemy wyroku sądu, bo on jest dla nas oczywisty. Zależy nam na dobru zwierzęcia, bo skoro zwierzak nie mógł wyjechać bez badań, no to zdeklarowaliśmy zrobienie tych badań u nas. Jestem zadowolony, bardzo zadowolony z tej opieki. Wdzięczny ogrodowi zoologicznemu w Chorzowie i wdzięczny wszystkim ludziom dobrej woli. Dzieciaku! Być może sąd zmieni swoją decyzję albo poprzez oddanie zwierzaka właścicielowi, który spełnia wszystkie warunki umożliwiające przechowywanie zwierząt niebezpiecznych, albo zmieni lokalizację z Poznania na Chorzów, co moim zdaniem też jest możliwe, a umożliwi właścicielowi taki bieżący i stały kontakt z podopieczną. Zwierzę wie, kto go woła, więc no chyba bezsprzecznym jest, drodzy Państwo, że mamy tutaj do czynienia z tak zwaną więzią.